Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy na terenie Nowego Sącza, niedaleko ruin naszego zamku. Rozpoczynamy drugi sezon prac archeologicznych, który prowadzi Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego, ale także przy współpracy z naszym Uniwersytetem Jagiellońskim. Cieszymy się, że naukowcy zaangażowali się w te prace, w odkrywanie historii Nowego Sącza. Bardzo o to dbamy. Myślę, że pan prezes Jarosław Suwała będzie nadzorował te prace i osiągniemy efekty wiedzy, ale także i informacji dotyczące tego, co działo się tutaj przed wiekami. Proszę Państwa, stoimy obecnie na terenie najstarszego obiektu zamkowego, czyli skrzydła zachodniego. Według naszych informacji to jest prawdopodobnie pałac z czasów Kazimierza Wielkiego. To oczywiście chcemy zweryfikować tą ogólną, taką popularną naukową wiedzę. W naszych badaniach w tym roku prowadzonych jest włączony obecnie Instytut Archeologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego i chciałbym przekazać głos panu doktorowi Michałowi Wojence z tego instytutu, który jest kierownikiem badań, jakie mamy plany i program badawczy w tym sezonie. Panie doktorze, witamy w Nowym Sączu. Pięknie, dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu chyba najbardziej interesującym, gdy chodzi o przeszłość Zamku Nowosądeckiego, przynajmniej tak wynika z dotychczasowych rozpoznań. Za nami wykop, właściwie początkowy etap prac z pozostałościami architektury z czasów gotyckich, które to odnoszą się, jak sądzimy, do skrzydła rezydencjonalnego z czasów właśnie późnego średniowiecza. Mówimy tutaj o dużym obiekcie mieszkalnym, którego długość według wstępnych informacji przekracza 20 metrów. Jesteśmy na bardzo inicjalnym etapie rozpoznania tego obiektu, natomiast liczymy na współpracę z innymi dyscyplinami wiedzy. Zawiązaliśmy współpracę z archeozoologami, paleobotanikami, historykami architektury. Naszym celem jest możliwie interdyscyplinarne podejście do badań Zamku Nowosądeckiego, żeby tym lepiej, tym pełniej wyjaśnić przeszłość tego obiektu. Dziękuję bardzo i zobaczymy, jakie będą wyniki. Bardzo dziękuję. Będziemy Państwa informować na bieżąco.